magia makijażu. Satisfying video. Wygląda to jak kolor skóry. Zróbmy to paznokciem. Przezroczysta galaretka o nazwie brokatowy czarodziej. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj przychodzę do Was z tanimi kosmetykami. Kocham tanie kosmetyki. Jakby dajcie mi to wszystko tanie, bo się okazuje, że coraz więcej tanich produktów jest naprawdę dobrej jakości. I tym razem obkupiłam się, uwaga. No! A więc wkupiłam się, jak już powiedziałam, w wielką ilość najbardziej popularnych i najbardziej wiralowych kosmetyków z She Glam. A więc zacznijmy ten test. Zacznę od produktu pierwszego, którym jest baza pod makijaż Birthday Skin Primer. I to jest ogólnie baza, która oni piszą, że ma być Baby Soft Flawless Skin You Were Born With. On kosztuje na polskie 27 zł i ogólnie jest w dosyć dużym opakowaniu. Plus, jakby czuję w ręce, że jest ciężki. O, okej, nie lubię, jak firmy tak robią, ale rozumiem, że to ma jakiś sens, znaczy dla nich. Jak widzicie, to opakowanie jest naprawdę duże, jest takie wow, wow, ale wielkie. I jakby w środku taki zatopiony mały glutek jakiegoś produktu. No ale 27 zł to nadal nie jest dużo. Przede wszystkim ma zmniejszyć jakby tłustość skóry i tutaj nawet pokazali to tym śmiesznym mierniczkiem, możecie sobie zobaczyć. Natomiast nie zmniejszyło to jakoś mega nawilżenia skóry, bo zwykle jest tak, że te wysuszające jakby też zmniejszają nawilżenie, a tutaj pokazuje, że prawie w ogóle nie zmniejszyło, więc to jest jakby ich pierwszy claim. Drugi to są 4 składniki, które są jakieś takie mega fajne dla skóry, tutaj możecie sobie właśnie przeczytać. I w ogóle jest jeden, który mnie bardzo zaciekawia, bo gdyby ja mam skórę problematyczną, a tu jest napisane, że naprawia te uszkodzenia, które już jakby są na skórze, więc dla mnie to jest bardzo ciekawe i dla mnie jest akurat dosyć ważne, bo jakby moja skóra jest dosyć skomplikowana pod tym względem, więc to ma robić nam bardzo dużo i tylko za 27 zł. No i piszą, że 24 godziny jakby ten primer działa. Otwórzmy i zobaczmy, jak to wygląda. Więc uwaga, otwieram. I tu mamy... Myślałam, że to jest podwójne zabezpieczenie, w sensie to i potem jakaś folia, ale patrzę, że po prostu to chyba tak wygląda. Mega idealnie gładko, więc podejrzewam, że to będzie coś taki a la konsystencja korektora, takiego wiecie, w takim... Ej, to jest mega dziwne, bo on nie pachnie w ogóle. Na zasadzie zwykle to pachnie jak kosmetyk, a to ma zero zapachu. Zero. Na zasadzie nie czuję tutaj absolutnie nic, więc zróbmy to paznokciem. Nie chcę mi się brać szpatułki, a paznokieć jest świetną szpatułką, a więc woohoo, satisfying video. Nie wiem, czy to wystarczy. To jest mega dziwna konsystencja. Na zasadzie ona jest na początku bardzo gęsta, a jak dotknie skóry, to się robi taką chmurką i takim musem mięciutkim. I mam wrażenie, że na skórze się zamieni coś bardziej jak krem. Zrobię tak, że nałożę go na połowę twarzy, żeby było widać, wiecie, różnicę, czy to coś daje i tak dalej. Ogólnie samo rozpoczęcie, mega zajawka. Trochę chyba wybiela, ale może dlatego, że jeszcze się do końca nie rozprowadził. Jest śliski, ale taki trochę jakby mączysty. Natomiast jest to miłe uczucie. To nie jest tak, że coś się roluje. O, teraz czuję delikatnie zapach, jak sobie, tak wiecie, włożyłam prawie w nos i to jest taki bardzo, bardzo delikatny zapach po prostu kosmetyku. W teorii ma też wygładzać pory i wydaje mi się, że on chyba to fajnie robi. Nawet w tym lusterku, jak gdyby daleko, widzę definitywnie, że tutaj się bardziej świecę i te pory są bardziej widoczne, że widzicie, są takie jakby ciemne kropki, a tutaj jestem taka zblurowana, czyli to, o co chodzi. Birthday skin. Więc tak naprawdę, jak ktoś nie ma problemów z cerą, a ma takie trochę nierówności, to już ta sama baza mogłaby wystarczyć jako takie właśnie zaczynam mój dzień i wychodzę tak z domu. Claimów na razie wszystkich nie jestem w stanie sprawdzić, ale zdecydowanie jest to jedna z takich bardziej działających baz, które miałam już tak od razu po nałożeniu. Viral, moim zdaniem super, mega działa, 27 zł. Przejdę teraz do drugiego produktu, czyli do najnowszego podkładu z She Glam. I to jest podkład, który jest w formie pudru. Oni mieli też wiralowy podkład, ale ja go jeszcze nie testowałam, bo wszedł w międzyczasie ten i oni go tak reklamowali, na zasadzie te claimy znowu, które mieli, to było takie, że tak mnie to skusiło, że mówię, dobra, przetestuję sobie to z Wami. Więc jest to She Glam Skin Focus High Coverage Powder Foundation.
i kosztuje 37 zł. Więc jest trochę droższy niż primer, ale jak na podkład jest to okej. Okay. Sprawdźmy razem, co oni o tym mówili. Ma mieć mega krycie. Jakby patrzyłam na takie przed i po i wygląda to bardzo mocno i mam nadzieję, że będzie też wyglądało dosyć naturalnie, bo po tych zdjęciach nie jestem w stanie stwierdzić. Pisają water resistant i oil controlling, czyli jakby spociśnie się albo będzie deszcz i jakby to z was spłynie jak kaczka, a jeżeli na przykład wy się gdzieś tam zaczynacie świecić, to to wchłania. Nie wiem jak to działa, ale jest to magia makijażu. I piszą, żeby nawilżyć skórę przed nałożeniem tego podkładu, więc wydaje mi się, że właśnie ten primer bardzo dobrze zrobił tą robotę. Ja ogólnie lubię takie właśnie podkłady w pudrze, szczególnie na lato, bo jakby mam dwa w jednym i się nie muszę przejmować, szybka sprawa. Ja kupiłam sobie dwa kolory, bo nie byłam pewna, który będzie do mnie pasował. Jeden to jest nude, a drugi to jest acorn, tylko acorn jest bardziej żółty, więc chyba spróbuję najpierw nude'a. Patrzcie na to. Oj, tego się nie spodziewałam. Patrzcie, jaki fancy. Tak to wygląda. I teraz patrzę, że to jest mega ciemne. Dobra, na razie się nie przejmuję kolorem, bo mam drugi. Mam nadzieję, że nie lepszy. Tutaj zawierają w tej ulotce mniej więcej to samo, co napisali na stronie. Wygląda w ten sposób. Chyba trochę jaśnie. Na stronie wyglądał jaśniej. Tu chyba się podnosi, żeby był... okej, jest puszek. Okej, mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze, ale ta strona jest trochę jak taka gąbeczka lateksowa, że jest taka bardzo gładka, a ta strona jest trochę jak aksamit, wiecie, taka z włoskami, więc ogólnie są dwie strony. Ja może zanim użyję tego koloru, sprawdzę jak wygląda ten drugi. Uwaga! Nie wiem jak wy, ale ja tego nie widzę. Zdecydowanie jakby ten to jest mniej mój kolor, a ten bardziej mój kolor, ale jakby spróbujmy, po prostu spróbujmy. Tutaj mam właśnie ten primer, a nałożę sobie na dwie strony, żeby właśnie sprawdzić jak to działa. Więc uwaga, robię pierwszy jakby swatch. Sprawdźmy pierwszy swatch. Okej, dosyć dużo tego produktu się tu pojawia. Uwaga. Okej, nie wyglądało na to. Ale to jest w miarę mój kolor. Jest może delikatnie ciemniejszy, ale jakby wiecie, to się przeciągnie trochę na szyję i będzie git. Testujmy dalej. Troszeczkę się oznacza, no umówmy się, ale już trudno. Mega się stepę ze skórą. Rzeczywiście wygląda jak podkład i puder w jednym. Okej, ale widzicie, jakby jest zdecydowanie ciemniej. Ale czy ja tego będę używała zamiast Fenty Beauty? Bo ogólnie Fenty Beauty, słuchajcie, ja tutaj będę wam robiła zamienniki. Jeżeli chodzi o to, to to jest właśnie bardzo podobne do Tatcha, tylko Tatcha jest mega droga. To jest mega podobne do Fenty Beauty, już wam pokazuję którego. Profiltr, tutaj jest podkład, tutaj jest gąbeczka i jakby macie wszystko w jednym. Natomiast on też jest o wiele droższy, ale ja go właśnie bardzo lubię na lato i do tej pory używam tego. Ale teraz to jest bardzo mocnym konkurentem. Zobaczymy jeszcze jak to się, wiecie, będzie trzymało, ale naprawdę wygładza skórę, matuje ją od razu. Nie wiem, czy wy lubicie, czy nie. Teraz akurat Clean Girl nie za bardzo lubi, ale dla mnie to jest okej, bo moja skóra się przetłuszcza, więc ona i tak się zaczyna jakby trochę świecić po pół godziny, więc te wszystkie naturalne błyski wychodzą i tak. Czy mam trochę niedoskonałości z tej strony, więc zaraz sobie zobaczymy, jak to przykryję. Bo ja ogólnie robię tak, że nakładam podkład, używam też korektora właśnie na niedoskonałości i potem lecę z pudrem, więc ogólnie jeżeli te trzy kroki byłoby w jednym kroku, to powiem wam, że dobrze, naprawdę dobrze. Na te niedoskonałości doklepałam jakby trzecią warstwę, natomiast nadal są widoczne, więc niestety i tak bym musiała nałożyć korektor, jeżeli bym chciała, żeby ta skóra wyglądała tak, wiecie, jedwabiście gładko. Natomiast rzeczywiście moja skóra wygląda teraz tak super gładko, matowo i wydaje mi się, że dopóki jak gdyby nie przejdę do kolejnych kroków make-upu, to tutaj będzie tak właśnie zbyt trochę lalkowo. Teraz nie wymyślam, bo ja to widzę na pierwszy rzut oka, mam nadzieję, że wy też jakby przybliżcie się trochę tutaj, tam. Ta strona z primerem jest zdecydowanie bardziej gładka, szczególnie tutaj, bo po tej stronie, zobaczcie te dziury tu, jakby ten puszek nie był w stanie wejść razem z tym pudrem do środka tych porów, więc ta baza naprawdę działa, jeżeli chodzi o wygładzenie. Co do samego podkładu, na ten moment jest dla mnie definitywnie zamiennikiem tego. Może być dla mnie trochę zbyt matowy, taki zbyt pudrowy. Ten z Fenty nie ma aż takiego mocnego pudrowego wykończenia, więc to jest raczej kwestia preferencji, ale ogólnie jestem zadowolona, więc też bym powiedziała, że jak najbardziej viral.
żal, gratulujemy małemu puderkowi. Z tego powodu, że ten kolor jest dla mnie za ciemny i nieprzydatny, to spokojnie mogę go oddać komuś z Was, tylko napiszcie w komentarzu, dlaczego byście chcieli ten produkt i ja wtedy się z Wami skontaktuję i prześlę do jednej osoby. Jeszcze teraz, jak sobie przeczytałam trochę tą karteczkę i tu jest napisane, że oni rekomendują, żeby na to nakładać tylko pudrowe kosmetyki, jeżeli chodzi o bronzer, róż i rozświetlacz. I niestety to mnie trochę jakby zmartwiło, dlatego że moimi następnymi produktami są ich najbardziej wiralowe na świecie róże. I mam tutaj dwa nowe kolory, które chciałam przetestować, więc od razu zaznaczam, że może to wyglądać trochę kiepściej niż powinno, dlatego że mam taką pudrową bazę, ale ja i tak sobie przetestuję, a więc te dwa nowe kolory to jest Devoted i Float On. Nie wiem, jak będzie wyglądał ten kolor, bo w opakowaniu wygląda sobie średnio, ale w teorii, jak patrzyłam na stronie, to miało być takie trochę bardziej brzoskwiniowe. I w ogóle, jeżeli jeszcze nie znacie tych produktów, to one są właśnie najbardziej wiralowymi różami od Shiglam i w ogóle w internecie. Więc tutaj mam ten kolor Devoted i uwaga, spójrzcie tylko na to. Cute. Ten kolor jakoś nie bardzo się różni od tych, które ja mam, a mam inne kolory. I jakby tu na opakowaniu nie wygląda to aż tak podobnie. Dosyć ciemny, taki trochę jak truskawka, bym powiedziała. I teraz Float On. I tutaj naprawdę się zastanawiam, będzie wyglądał ten kolor. Zróbmy to razem. Wygląda to jak kolor skóry. No mniejsza, w każdym razie tutaj jak widzicie jest cieplejszy, tu jest chłodniejszy, taki bardziej właśnie truskawka. Tu mam taką trochę brzoskwinkę. Sprawdźmy, jak będzie wyglądał ten róż na pudrze. Okej, okay. Bardzo dziwny kolor, którego bym normalnie pewnie nie nałożyła. Ja to zwykle sobie nakładam palcem, chyba że nałożę za dużo, to wtedy sobie to rozwalam gąbeczką, bo ona trochę mi zjada wtedy tego. Bardzo naturalny róż. Taki właśnie, co to chcecie mieć tak tylko delikatnie, tak żeby nie było widać, że macie nawalone różu, to jest idealny kolor. A w życiu mnie powiedziała, gdy spojrzę na to, to nie jest zachęcające. I o dziwo, mimo że to jest jakby mokra formuła, to nie narobiła mi syfu na tej pudrowej, więc oni tak trochę straszą, ale ten ich róż w połączeniu z ich podkładem wygląda naprawdę nice. Zrobię sobie tak dla testu tylko jedną kropeczkę tego, żeby mieć tak, wiecie, trochę bardziej wzmocnione, ale widzicie od razu, że to jest mega różnica, w sensie w intensywności, że ten kolor jest taki trochę bardziej mocny, więc go dam sobie tak bardziej z tyłu i tutaj na dole. Serio, jestem w szoku. Ja naprawdę kocham te róże, tak po prostu, bo one bardzo dobrze wyglądają na normalnym podkładzie, a tutaj nawet na tym pudrowym, gdzie było napisane, nie nakładaj mokrych. Nawet jak nałożycie mokre, to wygląda to dobrze. Chociaż mam wrażenie, że tak minimalnie stąd zdjął się podkład. Może za dużo tutaj klepałam i wiecie, trochę się zmazało tego. Te róże kosztują po 21 zł za sztukę, więc jest to naprawdę dobra cena za róż, który naprawdę genialnie się rozkłada. Jeżeli on na pudrze rozkłada się tak, no to na tłustym hello. Więc jestem z nich mega zadowolona i cieszę się, że mam nowe kolory w mojej kolekcji. Nie mam tutaj nic do brwi, więc zrobię sobie brwi, żeby moja twarz wyglądała trochę lepiej i wrócę do Was po kolejny produkt. A few hours later. Mogę przejść do kolejnego produktu, a w zasadzie produktów, bo mam tutaj najnowszą serię kolorowych eyelinerów właśnie z Shiglam i każdy z nich kosztuje, uwaga, 14,50, więc mamy za około 14 zł kolorowy eyeliner i wiecie w ogóle jaki kolor tu jest? Szary. Nigdzie nie widziałam szarego eyelinera i totalnie będę musiała go wypróbować. Mamy ciemny zielony, też bardzo rzadko taki kolor jest dostępny, więc ogólnie tych kolorów jest mega dużo, ja po prostu się rzuciłam na wszystkie, ale jeszcze do tego eyelinery w kredce i tutaj tych kolorów było o wiele mniej, nie wiedzieć czemu, ale ja mam żółty, pomarańczowy, zielony, taki turkusowy i niebieski. W ogóle zrobiłam swatche wszystkich kolorów na shortsach, więc możecie ich tam szukać i użyję sobie jednego takiego płynnego i jednego w kredce, żeby przetestować obie formulacje na oku. Tutaj z tych kredek najbardziej mi się spodobał ten taki turkusowo-miętowy, bo serio wygląda magicznie i z tych płynnych może pójdę w taki kontrastowy i użyję tego. On jest takim pomarańczowym, ale trochę takim ciemniejszym, więc wezmę to i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Zrobię sobie to, co zwykle, czyli jakieś tam bohomazy na twarzy. Właśnie zobaczymy, jaka będzie pigmentacja, jak się będzie utrzymywało i co tam się w ogóle będzie działo z nimi. Całkiem ładny. Trochę ciemny, ale ładny. Taki jakby koralowy, bym powiedziała. Wydałam, że był trochę może bardziej nasycony. Jak go nałożyłam na oko, to jest taki dosyć mocno przygaszony. Na razie to tak zostawię
i mam nadzieję, że sytuację uratuje drugi eyeliner, więc tutaj sobie znowu zrobię taką kreskę. No cóż, ich nasycenie nie jest jakieś satysfakcjonujące, bo żeby zrobić taką równą kreskę, to muszę przejeżdżać tutaj parę razy i jakby trochę się blokuje ta gąbeczka. Na razie ten nie za bardzo mi podchodzi, ale sprawdźmy kredkę, dlatego że no, kredka się nie będzie zacinać i zapychać i gdzieś nie będzie więcej, a gdzieś mniej płynu. Kolor wygląda w ten sposób. O, dobra, no ten kolor jest bardziej widoczny. Zobaczmy, czy po jednym razie jakby ten to będzie wystarczające. On się wybija fajnie. On mi się podoba. Dobra. To jest nice, jakby to wygląda spoko i po jednym pociągnięciu jak gdyby już go widać. W ogóle podoba mi się to, co tu wyszło, bo naprawdę ja jakby bez żadnego planu robiłam ten make-up, po prostu stwierdziłam, no ja zacznę od normalnego eyelinera i potem coś wykombinuję. Jest całkiem nieźle jak na coś takiego. I teraz to samo po drugiej stronie, a wszyscy wiemy, że to jest mega proste, dokładnie powtórzyć to samo po drugiej stronie. Tą kredką pracuje się o wiele szybciej, też trzeba przejechać ze dwa razy, żeby kolor był taki intensywny, no ale przynajmniej się nie zapycha. Wiadomo, jest troszeczkę mniej precyzyjny, ale nie powiedziałabym, że aż tak znacząco. Jakbym miała wybierać między linerem a kredką, wybrałabym kredkę. Po prostu mi się bardziej podoba i jakby nie zacina się i mniej irytuje. Więc to jest ok, jak na 14,5 złotego. Natomiast jeżeli by były droższe, to już bym stwierdziła, że nie, jakby jest nie warte pieniędzy. Ale jeżeli właśnie chcecie taki tańszy odpowiednik tych NYX-owych albo po prostu kolorowych kredek, to mi się wydaje, że to jest ok. Więc teraz czas przejść do kolejnego produktu i to jest taki produkt na oczy, ale też na ciało. Jest to Shiglam Glitter Wizard Invisible Jelly Shadow. Sama nazwa jest tak kusząca, przynajmniej dla mnie, że jakby nie wiem co powiedzieć. Przezroczysta galaretka o nazwie brokatowy czarodziej. Kocham to i mam nadzieję, że będzie dokładnie tak piszą, że znika, kiedy w niego nie uderza światło. Znowu sytuacja, w której jest duże opakowanie, ale jak spojrzycie z boku, to jakby nawet nie widać tego produktu. Jakby go jest tak mało, że po prostu widać tylko szkło. Muszą chyba tak robić, żeby jakby coś się sprzedawało, ale to jest żałosne. W każdym razie na szczęście kosztował też 14,5 zł, a opakowanie jest szklane, więc nie narzekajmy. Dodatkowe rzeczy, o którym piszą, to jest to, że gdyby jest to brokatowy look, ale bez uczucia brokatu. Potem jest Jelly Glitter Formula, czyli po prostu, że on się tak gładko rozprowadza i że się nie osypuje. Powinien się nie osypywać, jeżeli jest w żelu. Okej, jest zabezpieczony folią i rzeczywiście wygląda, jakby mógł być przezroczysty, ale się przykleiło. Okej. I jeszcze zanim przejdę do tego brokatu, to chciałam znowu wrócić do mojej twarzy i pokazać, że jakby tutaj się błyszczę już tak normalnie, typu, że użyłabym pudru na koniec tego makijażu, a tutaj zaczęłam się błyszczeć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że na przykład nie nałożyłam tak dobrze tej bazy tu, ale zaczynam się trochę błyszczeć, natomiast jest to pewnie jakieś 15-20 minut różnicy czasu. Zobaczymy, jak będzie pod koniec make-upu, ale naprawdę tutaj wygląda ta strona o wiele gorzej, więc jestem w szoku. Rzeczywiście na opakowaniu, kiedy uderza światło, jest taki bardzo mocno fioletowy, taka właśnie taki ultrafiolet, natomiast jak nie ma, to wygląda na przezroczyste. Może być szansa, żeby to działało. Nałożę sobie go taką silikonową pacynką i uwaga, here we go. O. Nakłada się go bardzo łatwo, rzeczywiście i oczywiście się nie osypuje, ale rozkłada się równomiernie. Można nawet nałożyć go grubiej, widzę, i zobaczymy, czy on się będzie wałkował, ale na pewno trzeba będzie mu dać podeschnąć, bo wszystkie takie żelowe formuły jakby muszą podsychać. I jeszcze może nałożę go palcem na policzek, żeby zobaczyć w innych miejscach też niż tylko oko. Niech to sobie trochę podeschnie. Ale kolor ma przepiękny, muszę powiedzieć. A few hours later. Jak dotykam palcem, to się nie odbija, więc jest okej. Okay. Jak teraz patrzę tak, że uderza we mnie światło, to widzę ten kolor, ale teraz jak się odwracam, to jakby z policzka on mi totalnie zniknął. Że jak zasłaniam światło, to naprawdę on znika, w sensie on się robi przezroczysty. Więc nałożę sobie go też na drugie oko, żeby było podobnie. Chociaż i tak nic do tej pory nie przebiło tych kosmetyków, które udało mi się kupić na Majorce w serii hiszpańskiej kosmetyki za 4 zł za sztukę. Wow. Jakby, spójrzcie, odwróciłam tylko policzek, nie ma.
Więc centralnie jest to produkt, który jest zgodny z opisem, więc ten brokat jak najbardziej działa, bardzo fajnie się też utrzymuje. Mam nadzieję, że będzie długo siedział na twarzy. Ja go teraz nie czuję, jak już wysechł, więc naprawdę nosi się go bardzo komfortowo. Nie ma takiej, wiecie, skorupy, że przy każdym ruchu okiem czujecie, że coś tam macie. Więc jest to naprawdę na plus. I wydaje mi się, że czas przejść do kolejnego produktu. I to jest maskara, która ma dwa końce. Ta jedna część, która ma być właśnie pogrubiająca, to jest taka gruba w kształcie, oni napisali klepsydry i ma właśnie być eye-opening, shocking volume, a ta druga część ma być lifts, lengths, coarse and separates. I to są claimy za 25 zł. Ta maskara akurat jest wodoodporna. Opakowanie do mnie, szczerze mówiąc, absolutnie nie przemawia. Jest takie trochę stare, jakby po prostu mało nowoczesne, jakieś takie kwiatkowe. Ja po prostu nie lubię takich wzorów. To jest ta, która ma robić rozdzielanie, podkręcanie, wydłużanie i tak dalej. To będzie pogrubiająca. To jest taka, którą ja zwykle używam. Właśnie taka w kształcie klepsydry. Widać, że jest taka potężna. Tak, jeszcze też ich bardzo lubię. Takich nie używam. Więc zobaczymy. O kurde, teraz nie wiem, która była maskara do której szczoteczki. Które to jest, które? O, panie. Dobra, to może nie włożę do środka, żeby jakby po prostu nie wymacać winnych i jakby zrobię to tak. Ma być wodoodporna i długo trwająca. Nie ma się rozmazywać i ma się nie zbijać. No i ma nigdy nie wyglądać cakey. Na jednym może oku zrobię wydłużające, a na drugim pogrubiające i zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Na razie to po wydłużające właśnie robię takie coś, co ja nie za bardzo lubię. Czyli po prostu te moje takie cienkie rzęsy tak jakby wyczesuję. Ale widać, że coś robi. Więc teraz zobaczmy tą drugą stronę. W ogóle mam wrażenie, że właśnie w tej części, tej pogrubiającej, są też dodatkowo takie włoski, tak jak czasami wiecie w produktach do brwiach. Do brwi, więc może to właśnie ma tak też trochę pogrubić, no ale widać rzeczywiście, że inaczej te rzęsy wyglądają. Tak, ale czy wyglądają lepiej? Nie powiedziałabym, szczerze mówiąc. Moim zdaniem efekt nie jest taki oszałamiający. Jakbym miała użyć tylko tego albo tylko tego, to byłoby dla mnie za mało. Więc teraz dorzucę do każdego oka tą przeciwną szczoteczkę i zobaczymy, jak będzie wyglądał właśnie ten efekt taki finalny. I chyba to będzie właśnie ta metoda, żeby zacząć właśnie od... to dodaje naprawdę. Zobaczmy, czy jakby ma znaczenie kolejność. Czyli teraz po prostu do tych pogrubionych dodam to wydłużenie. No tutaj się jakieś takie dziwne rzeczy zbierają na tej szczoteczce, może więcej maskary na niej jest. Finalnie nie ma zbyt dużej różnicy. Wydaje mi się, że może ta strona wygląda troszeczkę lepiej, że rzeczywiście jest taka trochę bardziej gęsta, ale może to przez to, że po prostu tutaj ta druga warstwa maskary była grubsza. Nie jest to zdecydowanie mój ulubiony tusz, bo wolę mieć po prostu jedną szczoteczkę, przeciągnąć 3 razy i mieć z głowy, ale widać, że robi różnicę, a kosztuje 25 zł. A ten, który ja mam ulubiony, kosztuje ponad 100. Do rzęs nie powinny tyle kosztować, absolutnie. Więc ten za 25 naprawdę robi robotę. Chciałam tylko zobaczyć, jak długo on się utrzymuje i to tyle. Więc tutaj wydaje mi się, że szyglam na plus. Kolejnym produktem jest produkt do ust i tutaj jest ich nowy olejek. Jelly Wow Hydrating Lip Oil. Ja ogólnie nie lubię olejków do ust, ale oni tutaj znowu mieli super, super claimy. Ja tutaj wzięłam kolor Berry Involved, czyli to jest z tego co pamiętam taki delikatnie różowawy. Wygląda on w ten sposób i od razu możecie zauważyć, że ma taką grubą końcówkę. Oni tutaj piszą, że ten olejek ma być bardzo, bardzo błyszczący, ale się nie kleić. Każdy olejek w teorii ma mieć jakiś ekstrakt z owocu, który coś tam robi. I ma kwas hialuronowy i skualen, który pomaga wygładzić i jakby nawilżyć usta. I oni tutaj piszą, że można to używać na 3 sposoby, czyli po prostu tak same, jakby samo o. Drugie to na pomadkę, żeby była mega błyszcząca. I trzecie w ogóle, słuchajcie, jako maseczka na noc. Co do tego nie jestem przekonana, ale najpierw sprawdzę to na ustach tak po prostu, a potem nałożę to na pomadkę. Jeżeli chodzi o jego cenę, to kosztował 16 zł, więc jest to bardzo mało. To nie jest taki olejek, tylko to jest bardziej jak galaretka rzeczywiście. Pachnie truskawkowo, ale nie wiem, czy będzie w stanie to zobaczyć. Trochę jak galaretka, trochę jak kisiel. Nie mam pojęcia, czy to będzie widać na kamerze, ale jakby serio, tutaj mnie bardzo zaskoczyła ta formuła. Ładnie pachnie.
O, to jest takie ciepłe, dziwne, takie trochę jak wazelina. Okej, okay, jest bardzo gładkie, na zasadzie takie super maślane. Chyba ma trochę mniej błysku niż oni pokazują na zdjęciach. Wydaje mi się, że to jest z tych, które rzeczywiście nawilżają usta, bo czasami są takie olejki, które są jakby suche i one po prostu powodują, że usta się błyszczą, ale nie czuć tego nawilżenia. A tutaj rzeczywiście czuję, że to trochę wchodzi w usta i jest takie, o, usta czują takie, dobra, jedziemy. Jest soczyście. Ogólnie na ustach czuję się bardzo dobrze, więc teraz zobaczę, jak to będzie wyglądało z pomadką, czy właśnie jej jakby nie rozwali. W ogóle moje usta były bardzo suche wcześniej, a teraz nawet, nie wiem, po tej minucie czy dwóch są już bardziej delikatne, więc widać, że to nie jest tylko taki produkt, który, wiecie, się zatrzymuje na ustach i nie wsiąka głębiej, tylko naprawdę, naprawdę jest lepiej. Serio, one są już miękkie. No dobra, jakby nie wchodzę głębiej w temat, sprawdźmy na pomadce. Nałożę sobie zwykłą matową pomadkę w płynie, tak żeby ona sobie zaschła. Bo naprawdę jestem ciekawa, czy właśnie ten olejek nie będzie rozpuszczał wszystkiego. Dam temu trochę wyschnąć i zobaczymy, jak to sobie poradzi. A few hours later. Wydaje mi się, że pomadka już zaschła. Zobaczę, czy się odbija. Troszeczkę się odbija, więc jakby jak potem będę gdzieś tam robić test, no to trochę koloru i tak zostawia. No i zobaczmy, bo naprawdę jest to taka formulacja, której nigdy jeszcze nie miałam na ustach. Taka żelkowa. Na pewno widać, że zostawia ślad na tym aplikatorze. Trochę chyba rozmacza tą pomadkę, więc zobaczmy, jak to się będzie... No dobra, zostawia kolor, czyli rzeczywiście ta pomadka tutaj schodzi. Więc wydaje mi się, że jakby na przykład jadła, gadała, piła i tak dalej, to po prostu ta pomadka będzie schodzić tak, jakby była normalną pomadką albo błyszczykiem, a nie właśnie tą taką zastygającą pomadką. Jeszcze sobie zrobię test buziaka. To jest przed... To jest po, więc jakby widać tą różnicę. Jeżeli chodzi o nawilżenie ust, uważam, że ten olejek sam w sobie jest bardzo fajny, w sensie olejek żelek jest bardzo fajny, natomiast jako, nie wiem, maseczka na noc albo właśnie coś na pomadkę, nie do końca bym w to szła. No ale umówmy się, 16 zł, bardzo fajnie pachnie, dobrze wygląda na ustach, wydaje mi się, że jak najbardziej spoko. A więc to jest finalny make-up tanimi kosmetykami. I ja uważam, że jak na tyle pieniędzy, to wygląda super, te kosmetyki zachowują się też bardzo dobrze. Tusz i ten brokat są genialne. Kredka też jest naprawdę fajna i jeżeli chodzi o ten podkład, tutaj jest mega szybki, ale jeżeli na przykład komuś się przetłuszcza skóra, to tak czy siak musiałbym się dopudrować. Z primerem wygląda to w ten sposób, więc nie najgorzej, natomiast bez primera jest naprawdę grubo, szczególnie tutaj przy nosie, jakby świeci się po prostu jako tafla, więc tego bym akurat nie zostawiła w ten sposób, ale cała reszta bardzo mi się podoba i uważam, że naprawdę te tanie kosmetyki są okej. W sensie ja totalnie używała, jestem fanką, więc pamiętaj, pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale Vlog w każdą środę. Dzięki, piękne za oglądanie, do zobaczenia i pa, pa!